przede wszystkim tatuś był bramkarzem. Taki dla niego istotny mecz w jego karierze miał miejsce w 30 grudnia 1934 roku, kiedy bronił w meczu z Bayernem Monachium, gdzie Ruch pokonał Bayern 1-0, a tatuś był nazwany skaczącą panterą. Ruch był wówczas bardzo popularnym zespołem, no i tatuś był jednym z takich istotnych ogni w tej drużynie. Jeśli chodzi o tatusia i jego pobyt w więzieniu, no to trzeba jakby cofnąć się bardzo mocno wstecz do 1945 roku. Wówczas wszyscy piłkarze na Śląsku musieli przejść tak zwaną komisję weryfikacyjną, żeby ocenić, na ile ich postępowanie w czasie II wojny było zgodne z obowiązującymi normami. Pamiętajmy o tym, że Śląsk był na mapie Polski czymś, co nie było czymś łatwym. Ślązak tak naprawdę nigdy się nie czuł Niemcem ani Polakiem, tylko zawsze się czuł Ślązakiem. W czasie wojny Ślązacy musieli podpisywać tak zwaną Volkslistę, czyli musieli określić się, czy są Polakami, czy są Niemcami. Eryk tatuś ogłosił, że należał do drugiej kategorii, czyli tak naprawdę mógł spokojnie zostać dalszym piłkarzem. Tutaj trzeba pamiętać o tym, że w czasie wojny wielu piłkarzy wbrew swojej woli było zapisywanych na takie listy, wbrew nawet swojej wiedzy. Niestety w czasie jakichś poszukiwań okazało się, że znaleziono dokumenty potwierdzające, że tatuś należał do NSDAP. Stąd sąd skazał go na 3 lata więzienia, konfiskatę majątku osobistego, zabrał mu w ogóle prawa jako człowiekowi. Lista NSDAP to była przynależności do partii niemieckiej. Tatuś twierdził, że nigdy do NSDAP nie należał. Po roku czy półtorej został z tego więzienia wypuszczony i oczyszczony z zarzutów. Natomiast ten pobyt w więzieniu praktycznie zniszczył jego życie po wojnie. Jego kariera praktycznie piłkarska została zakończona. Przez wiele lat był trenerem, zmienił swoje imię na Aleksander, żeby też nie kojarzono, ktoś myślał, że to jest jakby zupełnie inna osoba. W 1936 roku, w kwietniu, również na takie tournée się wybrał do Niemiec. Podczas pierwszego meczu w Halle z miejscowym Sportfunde tatuś doznał urazu i odwieziono go do szpitala. Jego koledzy z drużyny nie wiedzieli, co się z nim stało. Było podejrzenie, że złamał żebra. Na meczu Ruchu z tym w Halle była obecna reprezentacja Saksonii, która odpoczywała przed wyjazdem do Lwowa. Pociąg jechał przez Wielkie Hajduki i oni na stacji spotkali policjanta, któremu opowiedzieli historię, że ich bramkarz został odwieziony do szpitala i że zmarł. No to ten policjant, co mógł zrobić, zwrócił się do zarządu klubu, że zmarł tatuś. Wieczorem plotka się szybko rozeszła po Wielkich Hajdukach. W zasadzie wszyscy mówili o tym, że tatuś zmarł w Niemczech. W tym samym czasie druga drużyna jechała na mecz sparingowy i zabrali ze sobą czarne opaski po to, żeby uhonorować tego piłkarza. No ale okazało się, że było wieczorem przyjęcie i tatuś przyszedł. Okazało się, że żebro nie jest złamane. Natomiast w świat już taka informacja poszła. Gazety to podchwyciły, ponieważ to nie było tak, że działał internet, więc dopiero na następny dzień mogło się ukazać sprostowanie. I jeżeli spojrzymy na prasę przedwojenną, okresu lat 30. szczególnie, to takie plotki pojawiały się cały czas, a co było główną przesłanką tego? Coś bardzo prostego. Sprzedaż gazet. Ta cała sytuacja i to sprostowanie o śmierci tatusia miało miejsce 13 kwietnia 1936 roku.
No i można powiedzieć, że ta plotka urzeczywistniła się 50 lat później, bo dokładnie pół wieku później, w ten sam dzień, w którym pojawiła się ta plotka, Eryk Tatuś rzeczywiście zmarł.